I zmieniamy temat. Ukraińcy z miast partnerskich liczą na naszą pomoc. Fundacja Piastun, która od kilku lat pomaga sąsiadom za wschodniej granicy, postanowiła zintegrować wszystkie działania na rzecz pomocy Ukrainie w jednym miejscu. Tym miejscem ma być strona opolskiejukrainie.pl. Nowy portal ma stanowić platformę wspólnych działań różnych instytucji i osób prywatnych zainteresowanych pomocą Ukraińcom, a także Polakom z Ukrainy. Na stronie będą pojawiały się konkretne propozycje wsparcia, będą pojawiały się aktualności, które będą sukcesywnie zamieszczane, to co się dzieje w temacie tej inicjatywy i ogólnie w relacjach polsko-ukraińskich. Korzystając z informacji zawartych na stronie, można dowiedzieć się, jakie są formy pomocy. Wszelkie darowizny i wsparcie Opolan będą także przeznaczone na najbliższy projekt realizowany przez Fundację Piastun, 9-dniowy pobyt młodzieży z Ukrainy. Chcemy zaprosić dzieci i młodzież, których rodziny ucierpiały podczas ostatnich zamieszek na Ukrainie, właśnie tutaj do nas na Opolszczyznę. Całą akcję mamy nadzieję przeprowadzić już w maju. Nowy portal działa zaledwie od kilku dni, ale mieszkańcy Opola swą pomoc zaczęli już dawno. Tu w starostwie powiatowym zbierane są różne produkty. Zostaną one przekazane do Wojewódzkiego Centrum Rehabilitacyjnego dla Dzieci z Wadami Wzroku w Wygodzie, mieście partnerskim Opola. Władze są w stałym kontakcie z kierownictwem centrum. Do dnia dzisiejszego otrzymali w tym roku jedną transzę pieniędzy, która wystarczyła na zapłatę dla nauczycieli na pół miesiąca, miesiąca stycznia. I właściwie tylko to, że pani dyrektor zrobiła jakieś zakupy w grudniu, powoduje, że tam jeszcze mają czym żywić dzieci, a mówimy tutaj o 150 uczniach. Starostwo zaapelowało do gmin powiatu polskiego o przekazanie środków. Wspólnymi siłami już zadeklarowano przekazanie ponad 100 tysięcy złotych. Gmina Komprachcice na pomoc przeznaczyła 10 tysięcy. Pomimo tego, że nie współpracujemy z Ukrainą, wszyscy członkowie rady, jak i pan wójt, bardzo chętnie podjęli taką decyzję o przekazaniu tych środków na pomoc rzeczową. Wszystkie zebrane przez starostwo pieniądze zostaną przeznaczone na najpotrzebniejsze środki, m.in. na artykuły spożywcze z długim terminem ważności, takie jak mąka, ryż czy kasza, a także artykuły higieniczne i środki czystości.